Witajcie, cześć, dzień dobry. Słuchajcie, dzisiejszy temacik jest odpowiedzią na Wasze pytania, które mi zadajecie. Czy jest możliwość sprawdzenia wtrysku przed jego zamontowaniem, jeżeli mieliśmy okazję go na przykład rozbierać, czyścić, bądź powiedzmy wymienialiście sobie końcówkę wtryskiwacza, bądź na przykład zdarzyła się sytuacja taka, że byliście zmuszeni zakupić wtrysk używany, no i oczywiście nie macie 100% pewności, czy ten wtrysk ogólnie funkcjonuje, czy w ogóle funkcjonuje. Generalnie rzecz jest jaka: nie ma możliwości bez maszyny sprawdzenia tego wtrysku odnośnie parametrów technicznych, czy on spełnia kryteria, czy nie. Nie, jednak jest możliwość i sprawdzenia. I tu jest odpowiedź na Wasze pytania, w jaki sposób ja oczywiście testuję wtryskiwacz, który mam okazję na przykład rozkręcić i rozebrać. Do tego celu ja wykorzystuję maszynę, która kiedyś była bardzo drogą maszyną, z komputerem, z pompą wysokiego ciśnienia, którą widzicie przed sobą. Ta maszyna straciła się na wartości, bo jest to Hyundai Kia, czyli dokładnie Ceed z 2008 roku, silnik dwulitrowy CRDI, na którym robię sobie testy, eksperymenty, tak jak wiecie, już wielokrotnie spotkaliście się na któryś tam filmach u mnie. Generalnie, co do takiego testu, ja wykorzystuję rureczkę paliwową. Tak jak widzicie, to jest z marki Hyundai Kia. Została ona przeze mnie wyprostowana. I co ja z takiej rureczki robię? Przykręcam ją na listwę paliwową. To jest ta kwestia. Co oprócz tego potrzebujemy? Zbiorniczek, w której będzie się ciecz gromadziła po sprawdzeniu. Do tego celu potrzebujemy kabelek wskazany z wtyczką, żeby nie uszkodzić sobie sterownika silnika. Tutaj już musimy o to niestety zadbać. Sam wtryskiwacz, który będziemy testowali i chcieli sprawdzić, na przykład jakiś leżak, czy powiedzmy po myciu, po rozebraniu. Klucz 14, 17, no i oczywiście obowiązkowo z odzysku kruciec powrotu i zbiorniczek. Jak widzicie, te zbiorniczki mają bardzo wielkie zastosowanie i są tanie. Są dostępne w aptece, także nie muszę reklamować, wiecie gdzie to kupić. W każdym bądź razie można to zmontować. Co prawda na takim teście nie wyjdzie nam, czy ten wtryskiwacz faktycznie spełnia swoje kryteria techniczne, takie jakie powinien spełniać. Niemniej jednak będziemy w stanie określić, czy on ogólnie pracuje. Bo jeżeli na przykład wtryskiwacz rozebraliście, skręciliście i nie macie pewności, czy na przykład nie pomyliliście sprężynki, no to w ten czas tutaj Wam da odpowiedź. Bądź w odpowiedź na przykład, czy cewka sama jest dobra. Jeżeli będzie niedobra po podpięciu wtyczki, oczywiście komputer Wam wyrzuci błąd, że jest obwód wtryskiwacza uszkodzony, ale niemniej jednak przy teście już Wam wyjdzie, że cewka na przykład pracuje, że szczelinka na kulce jest prawidłowa. Także praktycznie rzecz biorąc, no to co będę ja osobiście chciał, to na takim teście mi wychodzi. Dobra, biorę się za zmontowanie i spotykamy się po chwili. Do zobaczenia. I tak jak widzicie, wszystko zostało zmontowane, skręcone, podłączone, oprócz jeszcze najważniejszej rzeczy, do której zaraz dojdziemy. Niemniej jednak tak, wężek powrotu będzie wpięty do zbiorniczka, do którego spływa ciecz powrotowa. Tego paliwa nie będzie spływało dużo, ze względu na to, że wtryskiwacz będzie zamknięty. Ale od razu jak jesteśmy przy tej kwestii, gdyby się zdarzyła Wam sytuacja taka, że podczas kręcenia tego paliwa tutaj poleci Wam bardzo dużo. Nawet może się zdarzyć sytuacja taka, że po włączeniu pompki paliwa, czyli wtedy jak dobijane jest paliwo do listwy, gdyby tu Wam poleciało paliwo, no to już bardzo niedobra informacja będzie, że Wasz zaworek, ten który jest w środku, czyli ten zaworek z kuleczką, on niestety nie utrzymuje paliwa, coś tam poszło nie tak, coś zostało skręcone nie tak.
I dlatego tutaj paliwo leci. Tu ma się pojawić paliwo dopiero wtedy, jak wtryskiwacz zaczyna pracować. I to na testach bardzo niewielkiej ilości. Dobra, przelatujemy dalej. Co tutaj mamy? Wtryskiwacz przykręcony, co prawda on się będzie delikatnie ruszał ze względu na to, że silnik pracuje. Rurka przykręcona jest do listwy, więc silnik drży się rzeczy, dlatego tutaj krytyki może się posypią, ale niemniej jednak zdaję sobie z tego sprawę, bo tak być nie powinno, ale jest. Ale przelatujemy dalej. Wtryskiwacz musimy podłączyć. Musicie sobie skombinować jakąś wtyczkę, jakieś piny i wpiąć się do dowolnego wtryskiwacza. Jeżeli nie wpinamy się w wtryskiwacz, powinniśmy mieć jakiś generator, którym wykorzystamy sterowanie wtrysku. Natomiast w uproszczonej wersji, tak jak widzicie, można się wpiąć nawet po amatorsku, żeby tylko zwarcia nie zrobić, do wtyczki dowolnego wtryskiwacza. Ja wpiąłem się akurat do wtryskiwacza, który został odkręcony, bo tak jak widzicie, jego rurka tutaj została zdemontowana. W to miejsce przykręciłem. O, tu jest ta rurka. Ta rurka była tu zamontowana do tego wtryskiwacza. Ja z tego wtrysku odkręciłem rureczkę, w to miejsce się wpiąłem. I co oprócz tego? Bardzo ważna kwestia jest taka. Jeżeli robicie test, to pamiętajcie, nie odpalajcie silnika, tylko to ma być kręcenie rozrusznikiem. Bo gdybyśmy odpalili, to jednocześnie wiadomo, że to ciśnienie będzie o wiele wyższe, a nam zależy, żeby ogólnie sprawdzić, co z tym wtryskiwaczem się dzieje. Wiadomo, że my teoretycznie możemy zrobić i zrobimy na filmie taką próbę. Odpalenie nawet na dwóch cylindrach, żeby zobaczyć, że to faktycznie funkcjonuje. Ale niemniej jednak potraktujcie ten film jako poradnik, tylko odpowiedź na pytania, które mi zadajecie, w jaki sposób ja testuję wtryskiwacz, który miałem okazję rozebrać, skręcić i tak dalej. Więc to jest moja maszyna, którą ja wykorzystuję. Nie musicie brać z tego przykładu i broń Boże, nie traktujcie tego jako poradnik, ze względu na to, że takich maszyn się nie powinno stosować. To robię ja, dlatego mogę wam tylko pokazać jako podzielenie się z tym na odpowiedź, którą chcę wam udzielić. Dobra, dlaczego tutaj powiedziałem, że jest to bardzo ważna rzecz? Ze względu bezpieczeństwa, ciecz, która jest rozpylana tutaj, jest bardzo rozpylana pod wysokim ciśnieniem i jest ona bardzo łatwo palna, więc tutaj uwaga, przy jakichkolwiek testach no nie możemy mieć nigdzie styczności z iskrą, z ogniem, dlatego że może dojść po prostu do zapalenia. Na tym zbiorniczku mają się pojawić punkciki. Co prawda ten zbiorniczek jest matowy, powinien być idealnie przeźroczysty, wtedy byłoby to widać, jak to faktycznie rozpyla. Niemniej jednak po założeniu na końcówkę wtryskiwacza, jeżeli założę ten zbiorniczek z dziurką, będę widział 6 punkcików, powinienem widzieć 6 punkcików, które są rozpylane. W ten czas będę wiedział, że ten wtrysk pracuje, ta końcówka wtryskiwacza pracuje. Co niemniej jednak możemy zrobić próbę również taką, że odepniemy tą wtyczkę i będziemy kręcili. I tu nie ma prawa nam polecieć paliwo. Gdyby się okazało, że tu paliwo poleci mimo odpiętej wtyczki, no to niestety wtrysk się nie kwalifikuje do montażu i wtedy byłaby przysłowiowa dupa. Dobra, więc robimy najpierw próbę, jak już jesteśmy podpięci z wtyczką. Może nie, bez wtyczki. Zrobimy najpierw na goło i wesoło, w tym czasie wtrysk się oczywiście odpowietrzy. Tylko zbliżę sobie troszeczkę, ponieważ wtrysk nie będzie wtryskiwał paliwa, nie powinien. Dlatego mogę sobie pozwolić na to, żeby zrobić zbliżenie samej końcówki wtrysku. Może jeszcze przybliżymy. Dobra, ciach. Zrobimy małą próbę, zakręcimy krótko, będziemy widzieć dwa razy i będziemy widzieli, czy nasz wtryskiwacz puści cokolwiek, czy nie. Dobra, robimy próbę. Jeszcze jedną próbę. Dobra. Tak jak widzieliście, z wtrysku nie poleciało nic. Gdyby wam tutaj się zaczęło cokolwiek sączyć, to by świadczyło o tym, że w
wtrysk jest nieszczelny. Gdzieś się pojawia ubytek i niestety wtrysk nie pracuje. Dobra, teraz wpinamy wtyczkę. Wtyczka została wpięta. Zaraz może ja to pokażę, żeby to było widać. Tutaj wtyczka została wpięta. I zaraz zrobimy próbę, tylko będę chciał, żebyście wy to widzieli. Nie wiem, jak to będzie widać na nagraniu, więc zrobimy kilka ujęć. Może zrobimy to z zbiorniczkiem, żebyśmy mieli tą pewność taką i faktycznie to, co ja powiedziałem, że się pojawią. Na zbiorniczku pojawią się te rozpylenia. Aha, no i jeszcze jest kwestia taka, jeśli chodzi o system Boscha, to po odpięciu wszystkich wtrysków impulsy komputer wysterowuje tylko 3 na test. Także tutaj się nie sugerujcie tym, że wtrysk na przykład dał tylko 3 impulsy i przestał, bo po prostu jego jest taka natura. Dobra, za chwilkę robimy próbę. Muszę odebrać telefon. No i możemy robić teścik. Nie wiem, jak to będzie widać na nagraniu, niemniej jednak obserwujcie zbiorniczek, czy pojawią się takie pola. No, kręcimy krótko. Tak. Tak jak widzieliście, pojawiły się dookoła punkciki. Jeszcze jedna próba. Czyli wtryskiwacz nasz działa. Niemniej jednak zaraz wam pokażę taką mniej bezpieczną próbę. Jak to będzie wyglądało. Tylko położymy sobie szmatkę. Jak wygląda taki wtryskiwacz bez zbiorniczka. Także powinniśmy widzieć jego rozpylanie. Ja wam mogę to nawet jeszcze bardziej zbliżyć. Dobra, i robimy próbę. Jeszcze jedna próba. I widzicie, mimo większego kręcenia, dłuższego kręcenia na rozruszniku, komputer zrzuca takie sygnały. A teraz, co by się stało, gdybyśmy na przykład podłączyli jeden z wtrysków? A jeden z wtrysków, jeżeli podłączymy, no to jednocześnie będziemy wspomagali nasz silnik. Czyli zapniemy sobie czwarty wtryskiwacz mamy zapięty. Oczywiście zbiorniczka nie będę zakładał, żebyście wy widzieli. I zrobimy próbę i będzie silnikowi o wiele lżej, bo będzie wspomagany jednym cylindrem, ale mimo to będą dalej 3 impulsy. Zrobimy próbę. Widzieliście? Szybsze ze względu na wspomaganie. Teraz możemy zrobić sobie próbę, zapniemy kolejny cylinder, na przykład drugi, żeby lżej było mu w pracy. Tylko że ze względu na to, że silnik może zapalić na 2 cylindry, założymy zbiorniczek, żebyśmy mieli tą pewność, że się nam nic niepokojącego nie wydarzy. Potraktujcie bardziej to jako eksperymenty, niż jako teścik, ale niemniej jednak wy to widzicie, że to faktycznie działa. No. Tak jak widzieliście, nasz wtryskiwacz wtryskiwał elegancko paliwo. Z czego jestem bardzo zadowolony, bo wiem, że wtrysk został sprawdzony, pozytywnie przeszedł teścik. Jeszcze wylatuje dymek, widzicie? Tu jest część paliwa, która została już wpuszczona tak jakby w cylinder, jeżeli on by pracował. To tyle paliwa, jeśli chodzi o kwestię zbiorniczka zderzy wtryskiwacza. Natomiast teraz zrobimy malutki eksperymencik i zobaczymy, ile zostało w zbiorniczku na układzie powrotu. Co prawda po tylu testach i próbach, jakie robiłem, proszę bardzo, tu jest paliwo na powrocie, czyli nasz wtryskiwacz działa. Co prawda nie wiemy, jakie on ma dawkowania, ale wyjdzie w praniu po założeniu się do silnika.
W każdym razie widzicie, że teścik można zrobić, próbę jakąś można sobie przeprowadzić. Jak się filmik komuś przydał, liczę na łapeczkę w górę. Zapraszam oczywiście do komentarzy. I tak jak mówię, nie traktujcie tego filmu jako poradnik, tylko po prostu coś, co można faktycznie zrobić, bynajmniej odpowiedź, w jaki sposób ja testuję sobie po skręceniu i wtedy mam tą pewność, że wtrysk, który skręciłem, zmontowałem, mogę sobie spokojnie wrzucić do maszyny i wiem, że na pewno powinien odpalić. Bo tak jak widzieliście, wtrysk, który odpięto miał wtyczkę, jest równoznaczny z tym, co by był uszkodzony, źle zmontowany, uszkodzona cewka, a w ten czas on nie ma prawa wtryskiwać paliwa i wtedy wam nie zapali silnik. Także ja praktycznie rzecz biorąc mogę brać się za odłożenie go do woreczka i niech sobie leży cierpliwie. A jak będzie okazja, to pokażę wam, że ten wtrysk będę zakręcał. Tutaj jest taka literka jakaś, nie wiem co to jest, jakieś tam coś pomazane. W każdym bądź razie, a nie widać tego było. Bo tak jak widzicie, tutaj na wtrysku jest coś tam pomazane. Jak sobie zapamiętacie, to to pomazane będziemy zakładali do samochodu. I sprawdzimy wtedy, czy będzie to wszystko działało. Także póki co na razie dziękuję, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.